Dzień dobry, sprzed Białego Domu, kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski. Chcę Wam pokazać dziś kolejną ciekawą trasę do biegania w stolicy USA. Chętnie przebiegnę się, tym bardziej, że otrzymuję prywatne wiadomości od Was, że jesteście zainteresowani takim zwiedzaniem ze mną stolicy USA. Super, piszcie, ale nie tylko prywatnie, komentujcie, zadawajcie pytania. Okej, nie biegałem ostatnio, bo lato tu bardzo gorące, no może nie dzisiaj. Trudno było biegać, bo nawet wieczorem tutaj ukrop, po prostu nie chce się wychodzić z klimatyzowanych pomieszczeń. Zanim zacznę bieg, uwaga, będzie konkurs, a do wygrania będzie koszulka z Waszyngtonu. Fajna. Szczegóły pobiegu na końcu filmu. Zatem zaczynamy tutaj przed rezydencją amerykańskiego prezydenta, a skończymy wspólny bieg przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. No to ruszamy. Widzicie takie małe namioty na dachach tych budynków znajdujących się vis-a-vis Białego Domu. To są stanowiska dla dziennikarzy. Jeżeli widzicie w telewizji reportera mówiącego na tle Białego Domu, no to oznacza, że stoi on właśnie tam na dachu. Biegniemy w tej chwili przez Park Lafayette. Trwa tutaj teraz renowacja parkowych alejek, stąd te ogrodzenia, ale może uda mi się Wam pokazać coś jeszcze. Dosłownie kilka kroków od Białego Domu jest pomnik Tadeusza Kościuszki. O, właśnie tu. Ruszamy teraz dalej w stronę Monumentu Waszyngtona. To był samochód Secret Service, czyli służby, która ochrania amerykańskiego prezydenta. Muszę tutaj ominąć. Jak widzicie, wielu turystów jest w stolicy Stanów Zjednoczonych, tak jest właściwie każdego dnia. Zaraz pokażę Wam jedną ciekawą rzecz. Opowiem Wam o jednej ciekawej historii w zasadzie. Zwróćcie uwagę na ten hotel po lewej stronie. To jest hotel W, taka właśnie ciekawostka. Przed świętem dziękczynienia, kiedy to amerykański prezydent ułaskawia indyka, to właśnie tutaj w klatce do tego hotelu przywożony jest ptak i w takich warunkach luksusowego hotelu oczekuje na przeniesienie do Białego Domu. To taka wieloletnia tradycja. Skręcimy tutaj na chwilę. Tu jest główny wjazd na teren Białego Domu, taki punkt kontrolny, ale ja chcę Wam pokazać zupełnie coś innego.
To jest choinka narodowa, na której co roku lampki włącza amerykański prezydent. W tym roku po raz pierwszy zrobi to Donald Trump. Zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. Zwykły drapak, który potem przyozdobiony lampkami, bombkami zyskuje miano najładniejszego drzewka w Waszyngtonie. A to druga strona Białego Domu. Tu po lewej stronie, pewnie nie widać, albo może trochę, znajduje się ogródek warzywny Melanie Trump. W tej chwili Melanie Trump, no bo przecież założyła go Michelle Obama. Jeżeli chcecie go zobaczyć, no to odszukajcie odcinek w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie. Tam go pokazuje, więc warto wejść i zobaczyć. Proszę zobaczyć, w Waszyngtonie nigdy nie brakuje Polaków. Właśnie pani mnie zaczepiła. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani tutaj turystycznie? Nie, jestem na wymianie kulturowej. I jak podoba się stolica Stanów Zjednoczonych? Wydaje mi się, że jest całkiem ładnie. Co warto zobaczyć w Waszyngtonie według pani? Bo ja polecam Biały Dom, Capitol, Monument. Dokładnie. Znaczy ja jestem tu pierwszy raz, także ja też tu zwiedzam. Właśnie zobaczyłam Biały Dom. Trzepak, jak to pan nazwał? Nie, powiedziałem drapak. Dobra, przepraszam. No, i... no, a wróćmy do tej choinki. Podoba się pani teraz? No, tak trochę naga. Taka sobie, nie? No, mamy wrzesień, no to jaka ma być ubrana? Ale rozumiem, że stolica Stanów Zjednoczonych się podoba. Tak. No to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas oglądają. I do zobaczenia, a ja biegnę dalej. No. Teraz moglibyśmy coś w zasadzie zjeść, ale przynajmniej ja walczę z kilogramami, więc odpuszczam, ale popatrzcie, Polish sausage. Przyznam, że próbowałem kiedyś, ale ta kiełbasa w zasadzie parówka nie przypomina smakiem dobrego polskiego produktu. Jednak sprzedawcy wykorzystują renomę polskiej kiełbasy. To powinno być absolutnie zabronione. Słuchajcie, to dzieje się tuż obok Białego Domu, zobaczcie. To już monument Waszyngtona, najwyższy obiekt stolicy USA, ma prawie 170 metrów wysokości. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że można wjechać na jego szczyt i z góry podziwiać amerykańską stolicę. W sumie chwilowo nie można, bo mają jakąś awarię windy i do wiosny nie można wjeżdżać.
ale teoretycznie jest taka możliwość, byłem, widziałem. W każdym razie, będąc u jego podstawy, też można popatrzeć na przykład na Biały Dom, Mauzoleum Lincolna, czy też Capitol. Warto tutaj przyjść. Kolejnym naszym przystankiem będzie pomnik Jeffersona. Sztuczny zbiornik wodny w sercu miasta. To tutaj wczesną wiosną odbywa się festiwal kwitnącej wiśni. Kwitną tutaj wówczas tysiące drzewek. Jest naprawdę pięknie. O właśnie tak, to są zdjęcia z tego roku. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej, no to zapraszam, odnajdźcie na moim kanale na YouTubie odcinek o festiwalu kwitnącej wiśni w stolicy USA. Zapraszam. Biegam po schodach do mauzoleum Jeffersona, miejsca, które upamiętnia trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Możecie chwilę popatrzeć. I jeszcze spoglądamy w stronę monumentu Waszyngtona i ruszamy dalej. Teraz przebiegamy przez most na 14 ulicy. Trochę jest głośno, bo z boku jeżdżą samochody, nade mną samoloty, jeszcze rzeka. Ten most łączy Waszyngton a stan Virginia. 13 stycznia 1982 roku doszło tutaj do tragedii. Boeing 737 po starcie z pobliskiego lotniska spadł na przeprawę, następnie wpadł do Potomaku. W sumie w tej katastrofie zginęło 78 osób. Za główną przyczynę katastrofy uznano poważne błędy popełnione przez kapitana w czasie startu w trudnych zimowych warunkach. To tam już w oddali, nie wiem czy widać, czy widzę, postaram się, trochę się zatrzymam. O, widzicie, tamten budynek to już Pentagon, siedziba amerykańskiego Ministerstwa Obrony. No ale być może kiedyś tam pobiegnę i pokażę ten obiekt z bliska. W tej chwili biegniemy w stronę lotniska imienia Ronalda Reagana. Już za chwilę będzie coś dla wszystkich tych, którzy lubią sobie popatrzeć na samoloty startujące i lądujące.
Jesteśmy na miejscu, to świetna polana przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. W weekendy jest tu mnóstwo osób, można stąd popatrzeć na startujące lub lądujące samoloty. W każdym razie kolejna trasa do biegania, którą przedstawiam. Niezbyt długa, około 4 mil, czyli nieco ponad 6 km. No dobra, teraz zapowiadany konkurs. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, no to zasubskrybuj kanał i w komentarzu napisz, czy następnym razem mam pokazać okolice Pentagonu, czy może na przykład Kapitolu. Jeżeli już subskrybujesz kanał, no to super, dziękuję, zostaw tylko komentarz. Na Wasze odpowiedzi czekam do wtorku, 5 września, do północy czasu polskiego. Chwilę później wśród uczestników rozlosuję nagrodę. Wyniki ogłoszę w opisie. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.